dzień dobry, Rek. Odzywam się do Was z Cheltenham. Jesteśmy już w Cheltenham, słuchajcie, jesteśmy już właśnie w bucie. A to nie nasze baby, płacze niestety. Chciałam Wam pokazać, tutaj jest szafa. Oliś, otwórz mi to proszę, co to jest? Jesteśmy przy szafie, słuchajcie, collection. Zobaczcie w ogóle jaka duża, obfita. Tu jest właśnie też nowa szafa, którą ja od niedawna widzę. Pokaż mi tak, czy to jest matowe, bo ja na tym przeczytałam. Ładne. Taka, o zobaczcie. Taka ładna. Podoba mi się to. Co to jest? Sicilian Glow. Ale to jest jaka? Intensywny Shine Gel Lip Color. O, ładne. Tylko to jest tester? Tester. Weźmy może... O, ta też jest ładna. Zobaczcie, jakie ładne te. Kurde, teraz nie wiem, czy tą, czy nie. Oli, a która z tych kolorów myślisz? No, bo tego pomarańczowego. Taki róż? No. Chyba mi nie będzie albo ładnie. Ten. Za nie, za brązowy. Ten. Albo pomyślałam, ten. Albo ten, albo ten. Ten, Oli? Kurczę, nie wiem, słuchajcie, dylematy mamy. Mamy telematy. Ale fajne są. A weź proszę, przejmij kamerkę. Czekaj, o nie, jest taki ciemny, bardzo ciemny. To nie, to w ogóle odpada. Nie, nie, nie. Oli mówi ta, czyli to jest ta chyba. No, tester. O nine. Tak. Nie. Tak. Nieładnie mi w takim będzie. To jest jeszcze raz ta, co ja miałam na początku. No. Taka malinkowa, ładna. Bardzo ładna. To chyba ją wezmę. Tylko czekajcie, bo nie wiem. O, tester to jest chyba. Chodź, bo wszyscy czekają. No, brygada na nas czeka. Gdzie masz tę chusteczkę? Wróciłam. Spoko. O, to chciałam, ten stain. Fajny kolor, Oli, patrz. Oli, to właśnie widziałam wczoraj. Jaki kolor, zobacz. Patrzcie, jaki kolorek, normalnie. Wow. I to jest stained ust. Wodnisty bardzo, nie wiem czemu taki wodnisty, jak tak się maluje. Pachnie nawet. Niby to nawet stain, ale bardzo wodniste. Będzie długo się pewnie trzymać. A to High Shine. Powiem Wam, że nie znam tej szafy za bardzo. Co to jest? Aha, konturówka. Ostatnio chyba coś mi się wydaje, że... O, ładny. Ostatnio chyba mi się wydaje, że... Paula pokazywała to u siebie. Kupiła właśnie którąś... Jakiś produkt kupiła z tej marki. No, wezmę sobie tą collection. I co jeszcze mamy? Aha. Oli przejęła kamerkę. I wybrałam jeszcze takie... O, Oli mi pomogła wybrać kolorek. No i wziąłam właśnie ten boost, ten fix, bo go chciałam. Tu więcej chyba już nam się nic nie bardzo podoba. Tu już nie, tu już też nie. Burżuła to nie. Ale jeszcze Wam pokażę, chociaż... No jesteśmy całą brygadą, oni oczywiście gdzieś tam na zewnątrz. O, patrzcie jaki ten. Matowe wykończenie, Born to Glow. Pore Filler, no powiem Wam, że fajny zestaw. Travel Kit i niby za 12,50. No, spoko. Fajne, na prezent, Oli, widziałaś? Cały zestaw, 12,50 z 25. Naprawdę spoko. Fajne te zestawy. Nikita Dragoon. O, to jest ta. Love you so mochi. So mochi. Tu jest ta paletka chyba. Co jest? A to będą te. To będą makijaże, kochanie, tych dziewczyn, które są na Insta w ogóle. To są tych. Jak one? No, Tadorek. Marki NYX. No i to będą te zegarki. Na pewno. Jeszcze fajna była różowa. Professional makeup. Fajnie, w ogóle fajnie zrobione, tylko szkoda, że tak tu zasłonięte i to powinno być bardziej, że ludzie powinni to bardziej widzieć. O, i makijaże, super. No, także zobaczcie, tak wygląda, tak wygląda cała szafa NYX-a. Ja za chwilę właśnie podchodzę, obejrzę sobie. Te paletki mi się podobają, ta paletka mi się podoba. Już ją wcześniej oglądałam, fajna jest, świetna jest. Także ja za chwilę tutaj się przyjrzę i się odezwę do Was później. No i hejo, hejo, odzywam się do Was po mini shoppingu, a dzieciaki, znaczy chłopaki w sumie, bo ja wziąłam chłopaków. Z Tomkiem zostały dziewczyny, wybierają sobie squishy. Patrzcie, jakie fajne, różne. O, Oskar ma najfajniejszego. Ja się mam tego też. Bardzo fajny ananas.
To szukaj, pan może mieć jeszcze gdzieś. Spytaj. Takie squishy po 5 funtów. No, także wybierajcie, chłopaki. Chłopaki wybierają, zobaczcie, ile jest osób. Też fajny. No wybieraj tam sobie, patrzcie, podoba mi się. Wybierzcie, żebyście byli pewni. Pokaż Oskarek. Takiego, super. Ananas, bardzo mi się podoba. Teraz Gracjan jeszcze wybiera. Zobaczcie w ogóle, ile ludzi. Pogoda jest fantastyczna. Ja się przebrałam i tak myślę, że chyba uderzymy za chwilunię tu, bo tu widzę, że jest Tikka Max i chciałabym zahaczyć o Tikka Maxa. Zobaczyć tak z ciekawości. Hej, dżendam. A brygada chyba jeszcze została w Primarku, tak mi się wydaje. No, także chłopaki wybierają sobie squishy. I co? I odezwę się do was później. I hejo, hejo, odzywam się do was, słuchajcie, już prawie, że pod wieczór, bo jest już prawie 8. My wróciliśmy, byliśmy jeszcze w gościach i postanowiłam, że dogram wam, słuchajcie, dogram wam podczas tego vloga, którego będę za chwilę kończyć, dogram wam po prostu haul. Pokażę wam, co zakupiliśmy, będąc w Cheltenham. Kurde, tak mnie słońce razi, że masakra. Czekajcie, tak patrzę, czy może sobie tu nie ustawię. Ciutko wam pokażę tylko, co zakupiliśmy. Chyba nie wszystko tu jest, bo Klaudia chyba jeszcze bluzkę, którą kupiła, to ma na sobie. Także pokażę wam zbiorowo wszystko. Pierwsza bluzka to jest w ogóle ta. Zakupiłam ją w, słuchajcie, w TK Maxie. Nie wiem, z czego jest. Nie wiem, co to jest. Szczerze, nie wiem. Nie wiem, tu nie widzę. Z tyłu pewnie jest metka. Nieważne, nieważne zresztą, co to jest, ale posypały się zakupy. Ale taka fajna, z takimi ustami, bardzo mi się podobała, coś podobną zresztą niedługo zobaczycie, bo wybrałam również przy współpracy ze sklepem Shein, chyba bodajże znowu, więc też będzie z takimi ustami, bo mi się strasznie to podobało, tylko tam wzięłam białą bluzę, także fajnie. Więc to jest pierwsza rzecz i to było za dychę. Druga rzecz, jaką kupiłam, ponieważ wypuściłam się, słuchajcie, w sweterku i było dzisiaj bardzo gorąco i po prostu potrzebowałam się przebrać, więc... Nie wierzę, nie? Czekajcie. No, taką zakupiłam, taką bardzo fajna, przewiewna, tylko szkoda, że jest bardzo krótka, bo naprawdę jest taka króciutka. Gdyby była ciut dłuższa, no takie teraz robią te crop topy, ale podoba mi się. 12 funtów chciałam powiedzieć, 12, czyli rozmiar 12, fajny kolor taki. 4 funty, także naprawdę spoko. Tutaj jest rzecz, poczekaj, nie, tu jest rzecz, którą kupi sobie Gracjan, to się nazywa te squishy. Squishy za 5 funtów i pachnie truskawka. I pachnie, nie wiem, owocowo, tak i słodko i owocowo. W każdym razie są zapachowe i jeszcze jeden mieliśmy ananasa, niebiesko, taki niebieski i to kupił sobie Oskar, jak ja byłam z chłopcami i zresztą zdjęcie wam wklejałam na Instagrama, także chłopcy wybrali sobie squishy. Po piątaku. Tutaj mam skarpetki kupiłam tą Kowi Umbro, takie o, po prostu Umbro, zwykłe stópki, także to ty? Suzy. A, Suzy. Suzy! Wygląda, szczeka wariatka. Tutaj Oliwcia kupiła sobie spodnie, bardzo fajne, rozmiar 8 w ogóle, słuchajcie, wybrała sobie. No. O, Klaudia jest. Dawaj, Klaudia, chce. Cerane, naprawdę bardzo fajne. Zuzia szczeka. Zuzia szczeka. Ja. No, także takie powycerane i pocięte. Rozmiar 8 i jestem w szoku, że wzięła 8, bo praktycznie powiem wam, że 8 to prawie, że ja noszę. Chodź, Junia, siadaj. Tak? Jeżeli mam tu cenę, to wam powiem, 15 funtów. 15 funtów, spodenki bardzo fajne, także to. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, jaką kupiłam Grackowi, to jest taka koszulka, podkoszulka. Podoba mi się to holo takie tutaj, ja nie wiem, czy będzie, o, takie. Podoba mi się bardzo to holo i też, o, jasna, też ma tutaj jakiś motyw, coś z holo. I cena, słuchajcie, 4 funty, oczywiście Primani. Także to są zakupy z Primarka. Czekajcie, pochowam to wszystko z powrotem. Pierwszy raz nagrywam. Pierwszy raz nagrywam wam car vloga. No, pierwszy raz. Tutaj Tomasz zakupił sobie fajne bardzo bokserki, 3 pary bokserek. Już miał je wyjęte, dlatego teraz wzięłam od niego tylko, żeby wam pokazać. Więc wam pokażę takie. Fajne. Bardzo mi się podobają. Z fajną gumą, fajny ten napis. A LS widzę, po prostu zaraził się od Oliwii. Serio. Granat czerwony i czarny.
I one też były z TK 15. Maxa i były w cenie 15. z 25 na 15. Nie wiem, czy będzie widać, tutaj jest cena. Także 15 poundów, takie fajne bokserki. Teraz je włożę tutaj i tak za chwilę wszystko powykładamy. No tutaj chłopaki sobie wzięli w sumie, bo Tomasz sobie kupował i ja mu napisałam, czy przypadkiem nie ma podobnej na Oscara, żeby mieli, wiecie, tata i syn, że taką samą. I bardzo, bardzo mi się spodobały. To jest Tomasza. Mama, wujka, to jest Tomasza, to jest Oscara. Podobne. Bardzo są podobne z daleka, wizualnie wyglądają identycznie. I z tyłu też mają podobny motyw. Coś takiego. Super, naprawdę świetne koszulki. Polecam naprawdę bardzo serdecznie, gorąco. One są na dole takie zaokrąglone, ale to naprawdę wygląda świetnie, jak jest jeszcze facet fajnie zbudowany, naprawdę fajnie tutaj to wszystko podkreśla, super. No, bardzo ładnie Tomasz wyglądał, także super koszulki i one są, były po, nie wiem ile, chyba zdjął już cenę, a 8 chyba, tam gdzieś jest cena 8, czy tam ileś, w każdym razie mniejsza o większość, taka koszulka, no i tak jak mówię, Oscarowi właśnie wziął też podobną, o, taką. Rzecz kolejna to są spodnie, jeansy, zwykłe, takie proste, tu nie bez żadnych przetarć, po prostu takie jeansiory, też w Primarku. Na dole są te i one były chyba, czy one są na dole zwężone? Nie, proste nogawki, proste, zwykłe, także takie jeansiory, bardzo też fajne, one były chyba po 11 funtów, bo wiem, że gdzieś coś było po 11, pokaż to dalej, to wszystko. Spodnie chyba 9. Tak? Coś było po 11, że pamiętam. Buty sobie wziął Tomasz takie, o, to pokażę Wam na przykładzie jednego. Bardzo fajne, takie materiałowe, takie płócienne, czy jak to się tam zwie. Tutaj mają troszeczkę takiego zamszu, takie szare. Super, ale jaka duża stopa. Słuchajcie, to jest rozmiar 12, europejskie 46-47. Masakrito. No, patrzy się kobitka, że nie może wjechać. Gada przez to lapą. No, także takie buciory bardzo fajne, bardzo mi się podobają, więc to. I co jeszcze? Tam jeszcze coś jest? Jeszcze coś jest, poczekajcie. I aha, tutaj jest bluza. Bluza, jaką Tomasz wziął Oliwii, bo tak jak ja Wam mówię, ja wziąłam chłopaków, co będzie na vlogu zresztą w poprzednich klatkach. I ja byłam z chłopcami, a dziewczyny zostały z Tomkiem w Primarku, więc Oliwia sobie wybrała taką bluzę. Bardzo mi się podoba, ja też ją patrzyłam, bo któregoś razu wiem, ja bym musiała chyba 14 w takim razie. Świetne są te bluzy. Założyłam one nie są. Ale była mała. Mała. No to jest, ja Wam mówiłam już o tej rozmiarówce, że są jakieś takie ciulowe. Kurde, czy to się dlatego da? Zawsze nie trzeba przejrzeć. Włączyć auto, to nie, mógł. Nie, nie rusz. Także taka miętowa, drzwi otwórz może. O, coś spadło. Także taka miętowa, naprawdę bardzo fajna, 7 funtów. Także to jest zakup Oliwii. Wszystko już tam z szatki? Nie. Jeszcze nie? To jest otworzę. Otworzę Wam troszeczkę o drzwi, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać, ale jest gorąco. A, i tu jeszcze Klaudia wzięła sobie takie spodenki, też fajne, bo takie szare, też mi się spodobały, tylko można byłoby je pociachać nogawki. Fajne. Fajne, proste takie leginsy ze zwężonymi nogawkami na dole, rozmiar 12 wzięła, cena 12 funtów. Także, no powiem Wam, że w Primarku już te ceny są, wiecie, takie, no, takie już mało primarkowe. Ja mojego tu nie mam rachunku, ale mniejszą większość, no masakra, kurczę. 7, 6 rzeczy i 6 dyszek. No, masakrito. Wszystko? Wszystko. To wrzuć to z powrotem. Powrócę z powrotem. Nie, bo, ale to ten, bo w domu zaraz poprzebieram. Także to są wszystkie zakupy. Teraz ja Wam pokażę. Też tutaj jest miks. Są rzeczy z Bootsa, są jeszcze rzeczy z Superdraga, są rzeczy z TK Maxa. Zakupiłam ciastka, za chwilę sobie chyba właśnie schrupiemy. Podobne są do tych maślanych, co ja już ostatnio kupiłam właśnie. Znaczy to będą pewnie, no, to będą pewnie te maślane, to są maślane ciastka, przepyszne. Ja brałam ostatnio, słuchajcie, z Biema albo z Humbergansa, a teraz wzięliśmy właśnie w TK Maxie, no z Humbergans. I tutaj 1,99. Druga rzecz, jaką wzięłam, to bardziej z dzieciakom wzięłam, makarunsy standardowo, tym razem, poczekajcie, to są chyba truskawkowe, no. Szukam, ale nie widzę. 1,99. Poczekajcie, jest. Ciasteczka, makaroniki o smaku malinowym. Mogą być dobre. Mąka migdałowa, mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, jaja w proszku. No. Także 1,99. Makarunsy sobie zaraz zjedzą. Dalej. Tutaj dwie rzeczy kupiłam ostatnio w Superdragu, to było wczoraj bodajże, z tej właśnie serii, z tej marki C, Y, znaczy C, Y, O.
Nie wiem. SEO. SEO. Ja nie wiem, z czego to jest w ogóle skrót. Zaraz zobaczymy. Nie znam te, nie znam, szczerze wam powiem. To jest Made in Germany. Dystrybucja in the USA by Boots. New York, New York. Nie wiem, powiem wam, że naprawdę nie wiem. Nie wiem, od czego to jest w ogóle skrót. Nie mam żadnego. Plumping Lip Gloss. Nie mam żadnego. Speaks Volumes. I ja wybrałam Joe on the Floor. Joe on the Floor, tak to wygląda. Fajny taki, bardzo fajny taki plumperowy daje efekt. No i Yardley London, na pewno wam znany, kto mieszka tutaj właśnie w Wielkiej Brytanii. Znane wam na pewno ta cała seria tych dezodorantów, wód toaletowych i tak dalej. One stoją i w super dragach są, i w butsach, i w ogóle. Ładnie pachnie, więc wybrałam sobie April Violets. Jeszcze mam kanapkę, zaraz to chyba właśnie odgrzeję z Subwaya. Zjedliśmy z Subwaya, a jeszcze Tomasz mi wziął na wynos jedną kanapkę, bo chciałam spróbować smak, a już nie zdążyłam, jak wychodziliśmy, także wziął mi na wynos. Zakupiłam paletkę, skusiłam się w końcu na paletkę z NYXa. NYX Professional Makeup Love You So Mochi. Taka ta palecia, słuchajcie, znowu z tym napisem holograficznym. Jeżeli chodzi o paletkę, to myślę, że zrobię wam po prostu, słuchajcie, taki zoom na paletkę, w sensie opowiem o niej, zeswatchuję na jakimś tam jednym z filmików, ale powiem wam, że to tutaj jak naprawdę się przedstawia ta pigmentacja, to jest coś fantastycznego i mam nadzieję, że tak samo będzie na oczach. Także taka palecia, super sprawa, bardzo ładne kolory, bo takie dzienne... Nie wiem do końca, jak będę się czuła z takimi połyskującymi. To się okaże, ale naprawdę zapowiada się po prostu super. Także ona była chyba po 18, tak? 18 chyba kosztowała. Także to jest w sumie najdroższy zakup, ale czaiłam się już na nią wcześniej. Dalej kolejna rzecz, super rzecz. Oli wybrała sobie w TK Maxie z LS, tak jak wam powiedziałam, szaleństwo LS-owe. Wybrała sobie takie dwa topiki, czyli takie staniko, koszulki, czy no takie trochę crop topy, ale w sumie bardziej takie jak staniki, wiecie o co chodzi, takie sportowe. I to kosztowało z 17 na 10, także LS polecam, możecie zaglądać sobie w TK Maxie, jak wasze dziewczyny lubią. O, zapomniałam dać Tomkowi, zapomniałam, że mu kupiłam, ale no, water. No, nie, dam mu, on sobie nałoży. Zakupiłam no, Tomaszowi do auta, w sumie nam do auta, teraz już. Aloe water. Wiecie, że lubię ten zapach, więc taki mu wzięłam. Teraz o tym zapomniałam, widzicie. Tu jest, o, to jest paragon od mojej bluzki. Tu zaraz złożę wam, powiem, co to za, skąd to, co to. In Vogue. Cokolwiek to znaczy. In Vogue Paris. Taka o. Taka, nie wiem o co chodzi. I co? I to chyba... A nie, jeszcze nie to wszystko. Jeszcze jedna rzecz. I jeszcze tylko chyba... Nie, dwie rzeczy. Boziu. Zapomniałam już, co kupiłam. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest ta, co się czaiłam z szafy Obsession, czyli z tego... też to chyba było jakoś... Cała szafa Obsession, no. I zakupiłam Make Up London Pigment Boost. Fixing spray. I chodzi mi właśnie tutaj o wydobycie na mokro pigmentu z cieni tych takich foliowych i nie tylko. Z tych, które ciężej się przenoszą, transferują na oko. I jeden wosk, jaki wybrałam, kupując Tomkowi właśnie do auta ten zapach. Misty Mountains. Bardzo fajny, męski zapach, też trochę przy takim, trochę męski, ale bardzo ładny. Bardzo mi się podoba wosk. Śliczny. Superowy, bardzo mi się podoba. Także i to już wszystkie zakupy moje, no nasze. Spróbujemy stawić ten filmik dzisiaj? Nasze, zobaczymy. Najpierw go trzeba będzie zmontować, więc nie wiem, czy damy radę. Także tak by wyglądały zakupy, niedługo Oliś, niedługo wyczekujcie po prostu tylko i wyłącznie i testu i wszystkiego. A nie wzięłam do auta, a jeszcze jest paletka. Paletka, jaką dostałam od Tomasza, najnowsza, ta z I Hat Makeup, fioletowa Evolution. Czekoladka. To muszę. Jak? I serce Revolution. I, no. To I jest makeup. Nie, I Had Makeup, nie Revolution. To Revolution było. Ale I Had Makeup jest seria paletek. A pisze I Had Revolution.
Pokażę mi. Ale w każdym razie wiecie, o co chodzi. Czekoladka fioletowa. Więc jeszcze ją też nabyłam. Także przegląd paletek będziecie miały niedługo na kanale. Ja Wam je pokażę, zesłoczuję i zrobimy sobie test. Użyjemy ich do jakiegoś makijażu. Także to by było na tyle. Ja z Wami się będę żegnać. Bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba, że jakoś w miarę miło spędzicie z nami, spędziłyście czas. Oliś. No, także Oli tutaj szaleje, ja idę, bo już trochę nas nie ma. No, ponad 20 minut chyba tak gadamy. Także jeszcze Klaudia kupiła bluzkę, ale mają właśnie na sobie, także Wam nie pokażę, ale fajną. No i co? No i Oskar ma te squishy właśnie, także też tego tutaj nie mam. Idziemy do domku. Ja się przebieram, muszę się wykąpać, słuchajcie, odświeżyć. Dostałam jeszcze okres, powiem Wam, że sponiewierało mnie, także masakrito. No i co? I odezwę się do Was całkiem niebawem. Teraz już nasz vlog weekendowy dobiegł końca, już nie będę Wam nic kompletnie dogrywać. Po prostu odezwę się, słuchajcie, do Was, nie wiem, z jakimś pewnie vlogiem już domowym, czyli po powrocie do domku, po weekendzie. Widzę już Suzy, także drzwi chyba otwarte, ktoś chyba tam z nią stoi. Ja już idę, żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapkę do góry. I co? Żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, buziaki, pa jo! Pa!